Na polskim rynku od wczesnych godzin porannych ogromne zamieszanie, ponieważ rozpoczęły się przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego, a ten wystartuje w naszym mieście 25 listopada. No jak widać, prac jest naprawdę sporo i tutaj różne ekipy już pracują. Mamy domek, tych elementów jest naprawdę dużo, bo powstanie tutaj specjalna strefa gastronomiczna. Ja myślę, że Opolanie, ale także goście Opolan doskonale pamiętają tę strefę gastronomiczną z poprzednich lat. Będzie można usiąść, ogrzać się i delektować różnymi smakołykami. No ale oprócz tej strefy gastronomicznej powstanie także strefa handlowa, która w tym roku będzie zdecydowanie większa niż w latach poprzednich. Szczegółowy program Jarmarku Bożonarodzeniowego zostanie ogłoszony dzisiaj. My już jesteśmy przekonani, że tych atrakcji nie zabraknie. No ale oprócz tej strefy handlowej i strefy gastronomicznej, to oczywiście miasto przecież trzeba także ozdobić na to ważne wydarzenie. No i tutaj mamy także kolejną ekipę, która właśnie tym zdobieniem miasta będzie się zajmowała. To zdobienie naprawdę potrwa przez, no myślę, że kilka, być może nawet kilkanaście dni. Sama choinka, która stanęła w minionym tygodniu, to 15-metrowy świerk, który z każdej strony trzeba oczywiście przygotować, trzeba ubrać. Panowie z zakładu komunalnego mają przygotowane lampki. Jak widać, mamy tutaj specjalistyczny sprzęt, który będzie pracował i będzie zdobił to najważniejsze drzewko w mieście. Ja już także mam pierwszą ozdobę w rękach, to jest złota gwiazdka i myślę, że powiesimy ją tutaj. Aby ta choinka cieszyła oczy i wprowadzała nas w świąteczny klimat.